Cześć. Słuchajcie, pszczółki wróciły z pożytku rzepakowego. Pięknie się oblatują. Dzisiaj mamy pierwszy dzień takiej ładnej pogody. Jest 20 stopni zapowiadane. Założyłem poławiacze pyłku, ponieważ zaraz się u nas zacznie facelia. Gryka już zaczyna troszeczkę kwitnąć. Akacja niestety przemarzła, także chyba z niej nic nie będzie. Co tu dalej? Dalej widać odkłady, które były zrobione na rzepaku. Też się ładnie oblatują. Fajne rodzinki będą. Już naprawdę, naprawdę jak ten czerw się wygryzł, to już na pięciu rameczkach siedzą, także fajnie to się zapowiada. A jak wyglądała sytuacja z rzepakiem, jeżeli chodzi o ilość miodu? Wyszło 13,75 litra na rodzinkę. Taka wyszła średnia, także uważam, że na tą pogodę marną po prostu, która była, to jest, dla mnie jest to świetny wynik. Ja jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę ta pogoda nie dopisała. Może jakbym chwilkę wcześniej zdecydował się na wybranie tego miodu przed kilkoma tymi dniami takimi nielotnymi, może troszeczkę by było więcej, ale to co sobie zjadły, to niech będzie ich. Taką korzyść chociaż miały z tego, że te dni niepogody to mogły pojeść swojego miodu. Nie zabrałem im wszystkiego. No i co, tak to tutaj wygląda teraz. Tutaj, że tak powiem, powyciągałem takie ule, jakie tylko były, żeby zasiedlić odkłady. Tam dalej widzimy przygotowane, już mam uliki weselne, pod produkcję matek. Kupiłem matkę reprodukcyjną Primę od pani Gębalowej. Pociągniemy troszeczkę matek. Zobaczymy, jak ta pszczółka będzie się zachowywać u nas na pasiece tutaj. Także teraz troszeczkę się zajmiemy tą hodowlą matek. Już teraz pogoda może będzie troszeczkę lepsza. Lepiej będą się nasienniać, bo tutaj w odkładach matki zostały poddane. I niestety no, te dni takie nielotne nie sprzyjały temu, żeby się unasiedniły. Bardzo długo to trwa. No nie sprzyja to wszystko. A teraz może będzie lepsza pogoda, trochę zapowiadają cieplejsze dni, to i te matki będą, wiadomo, jakościowo lepsze, tak? No i co? Zobaczymy, co tam dalej będzie się działo.